Siemanko, z tej strony The Smog i jest to pierwszy odcinek z serii 10 nieproste. W dzisiejszym odcinku narysujemy coś w stylu tego, tego. Taka wersja, coś 3D. Dobra, a więc zaczynajmy. Do wszystkiego potrzebny nam będzie ołówek, czarny pisak, dwie różne kredki, śrubokręt, sztuczna żaba, bębenek, pudełko, okulary z wąsami, zegarek, scyzoryk, obrazek, drukarka, iPad, pasta i klocki Lego. Dobra, a więc zaczynajmy. Na początku musimy odrysować naszą rękę na kartce. I tak, ja już to zrobiłem, żeby oszczędzić wam czasu. Ja już to zrobiłem i narysowałem już swoją, odrysowałem. O, taka jest. Widzicie? Moja ręka. No i zaczynamy. No i jak mamy już odrysowaną swoją rękę, to robimy tak. Taki format kartki jest trochę dla mnie za duży i niepotrzebny. Tak, na początek bierzemy nasz ołówek i rysujemy. Rysujemy proste kreski z góry w dół. Proste kreski, jedna prosta kreska, druga prosta kreska, trzecia prosta kreska i tutaj jest teraz tak. Jak dojedziemy do naszego elementu, figury jakiejś, to tu musimy zrobić taki jakby łuk. Coś z takiego łuku. Dojeżdżamy taki łuk do momentu tam, gdzie wcześniej była nasza prosta kreska i idziemy tam dalej. Dzisiaj jest taki łuk i dalej robimy następną prostą kreskę do momentu naszej pięknej, wspaniałej ręki. Robimy taki łuk. No, akurat do końca. I znowu robimy prostą kreskę. Robimy łuk. Robimy prostą kreskę. Robimy łuk. Robimy prostą kreskę. Znowu robimy łuk. Znowu robimy prostą kreskę. Znowu robimy łuk. I znowu prostą kreskę. Tutaj akurat tak nam wychodzi. Robimy prostą kreskę. Robimy łuk. Robimy prostą kreskę. I reszta jest proste. Super ekstra. Kreski. Jak widzicie, na razie mam coś takiego, teraz to samo, tylko że w pianie, nie w poziomie. No i znowu robimy tu prostą kreskę i robimy łuk. Robimy prostą kreskę, robimy prostą kreskę, robimy łuk, robimy prostą kreskę, robimy prostą kreskę, robimy łuk. Robimy prostą kreskę, robimy prostą kreskę, robimy łuk, robimy prostą kreskę, robimy prostą kreskę, robimy łuk, robimy prostą kreskę, robimy łuk, prostą kreskę, prostą kreskę. I gdy już nam całkiem tak już wyjdzie, proelegancko, genialnie, naprawdę, to jest arcydzieło warte 44 miliony dolarów, 569 funtów, które sprzeda się na największej skali światowej w Afryce. Następnie wszystko robimy naszym, uprawiamy pisakiem. Robimy tu, o, tak pięknie. Robimy tu, prostą kreskę, tu, łuk. Tu wszystko prosto kreski robimy i to już gdy nam wyjdzie coś w stylu tego, wystarczy, bo to ja tak robiłem specjalnie, bo po prostu jest prosta kreska, następną łuk i wszystko wyjdzie nam w takie kratki. Następnie tu, to tło możemy pokolorować, co drugą kratkę na szary lub inny kolor, a naszą główną figurę, która jest głównym efektem 3D, rysujemy na dwa różne kolory, żeby było właśnie fajny efekt. Ten wychodzi. No i to wszystko na w tym odcinku. Możecie łapkować, subskrybować, komentować, ołówkować. Aha, jeszcze nie skończyłem, bo jeszcze na koniec musimy sztuczną żabę tu dać i ją otworzyć. I do niej wsadzić bębenek. A następnie do niej śrubokręt.
śrubokręt i wszystko skończone. A więc, jeśli spodobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij dać łapki w górę dla biednej żaby, która zjadła bębenek i śrubokręt. Piękna żaba, naprawdę. Koniec. Cześć, trzymajcie się.